Dzień dobry, witam serdecznie w środę 25 stycznia 2023 roku. Dzisiaj mamy dzień nawrócenia apostoła Pawła i zanim przeczytam teksty, które sugeruje nam dzisiaj nasz przewodnik z Biblią na co dzień, chciałem troszeczkę przypomnieć historię Pawła, a bardziej znamy go na początku jako Saula. Saula, który prześladował, gnębił chrześcijan, a więc szerzył zło i nienawiść. Pamiętamy, że kiedy otrzymał stosowne listy w drodze pod Damaszkiem, został wręcz zrzucony ze swojego konia, na którym podróżował i tam Bóg w Chrystusie przemawia do niego, pytając go: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Po tym spotkaniu, duchowym spotkaniu, ale też fizycznym wstrząsie, który temu towarzyszył, apostoł Paweł przeżywa swoją metanoję, nawrócenie i z gorliwego prześladowcy chrześcijan staje się ambasadorem Jezusa Chrystusa na ziemi, tym, który niesie wieść misyjną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. I moi drodzy, to spektakularne, niesamowite nawrócenie apostoła Pawła jest przykładem tego, że nawet największy gnębiciel chrześcijan, ten, który szerzy zło i nienawiść, może stać się zupełnie kimś innym. Bóg daje szansę każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim jest. A słowa biblijne, które dzisiaj są wyznaczone, to słowo z przypowieści z 11 rozdziału. Kto trwa mocno w sprawiedliwości, żyć będzie, lecz kto ugania się za złem, umrze. I Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 6 wiersz, Pan Jezus Chrystus mówi: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I moi drodzy, każdego dnia wybieramy, którą drogą chcemy iść. Drogą zła i nienawiści prowadzącą na zatracenie i śmierć, czy drogą dobra i błogosławieństwa prowadzącego do Jezusa Chrystusa i życia wiecznego. Wybór zostawiam każdemu z nas. Pan Bóg dał nam taki wybór. Obyśmy dokonywali tego dobrego wyboru, a teraz pomódlmy się chwilę, rozpoczynając, a być może kończąc ten dzień. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty w jasny sposób, poprzez przykład apostoła Pawła, Saula, dajesz nam odczuć, że mamy możliwość wyboru. I prosimy Cię, Panie, byśmy każdego dnia dokonywali dobrego Twojego wyboru, byś chronił nas od zła, nienawiści, a prowadził nas drogą dobra i błogosławieństwa. Prosimy o dzisiejszy dzień, o Twoje prowadzenie, o Twojego Ducha Świętego. Bądź, Panie, z nami. Amen. Życzę Wam błogosławionego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach codziennika biblijnego. Zostańcie z Bogiem.